Buongiorno, witamy serdecznie. Przed nami kolejne wydanie miesięcznicy, kiedy będziemy podsumowywać to, co działo się w marcu i także spojrzymy na to, co może się wydarzyć w kwietniu, na co czekamy, ewentualnie czego się boimy. Udało się zgromadzić w naszym wirtualnym studiu trójkę naszych stałych bywalców, stałych ekspertów, a są to przede wszystkim Mike Satoshi. Siemanko. Witam wszystkich. Jacek Kubiak, witaj Jacku. Cześć. Oraz Patryk Kępiński. Siema Patryk. Ejo. Patryk z pełnym entuzjazmem, to może zacznijmy Patryk od ciebie. Aha. Jakie były twoim zdaniem trzy najważniejsze wydarzenia, nie wiem, procesy, trendy ostatniego miesiąca w świecie kryptowalut? Wydaje mi się, że podjęcie regulacji i chęć przyjęcia Bitcoina jako waluty rozliczeniowej na Ukrainie. A druga rzecz to w sumie niedaleki chyba, kurczę, to chyba jeszcze było w tym miesiącu, albo to już było, to było jeszcze w tamtym miesiącu, Axie i Ronin i dosyć konkretny hack, można by powiedzieć. Gruby hack. Chyba największy, albo jeden jest największy na pewno. Tak, a trzeci to w sumie nie mam za specjalnie jakiegoś trzeciego. Tak jakbym miał sobie mówić, to na trzecim miejscu mógłbym postawić kilka. Z polskiej branży to mówimy tutaj o dosyć niewyjaśnionej, dziwnej sytuacji związanej z Sylwestrem Suszkiem. Inna sytuacja, to moglibyśmy tutaj sobie porozmawiać chociażby o kwestiach, kurczę, a już wiem, z Intelem związanych, bo Intel też się cały czas przewijał w marcu. No i to tyle. Więcej nie. No i oczywiście, co mogę powiedzieć, debiut RoboHero i ale to nie będę. Aż nie, to powiedz, jak ci jest zadowolony z debiutu, jak to wszystko wygląda z twojej perspektywy? A wiesz co, jeżeli chodzi o debiut, no wiadomo, że chcielibyśmy, żeby było razy 20, razy 30, razy 40. Odpalaliśmy się z takich dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że uznaliśmy, nie wiemy, co się będzie dalej działo na świecie. Mhm. Może się okazać, że będzie totalna katastrofa i my nie będziemy mogli w ogóle się już wylistować w jakikolwiek sposób. Uważam, że zrobienie sobie takich bezpiecznych razy 4 ze startu to było całkiem dobre osiągnięcie jak na tamten czas. Tym bardziej, że byliśmy bardzo mocno obcięci zasięgowo, bo z 40% marketingu szło na Koreę, 40% szło na Rosję i 20% na Polskę. No i ta Rosja zrobiła psikusa. No i Rosja i Polska zrobiła psikusa, bo w Polsce był taki szum informacyjny, że nie dało się nic zrobić. Rosja została, wiadomo, odcięta, więc wszystko, co poszło na Rosję, to paka, do swidania. No i została tylko Korea, tak, która, no, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o community, miało głęboko gdzieś, co się dzieje tutaj na tej wschodniej flance Unii i NATO, więc całkiem okej, że Korea dała radę. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego musieliśmy to zrobić, ponieważ koszty marketingu, utrzymania jakiegokolwiek zainteresowania projektu, który nie jest nigdzie wylistowany, nigdzie nie jest pokazany, jest strasznie kosztowny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie wszystkie portale chcą o nas pisać, no bo nie jesteśmy potwierdzeni, nie jesteśmy sprawdzeni, nie jesteśmy wylistowani, więc dla nas to było po prostu strasznie duży problem, bo lepiej było oddać to rynkowi i ewentualnie wiedzieć, że będziemy mieć ewentualne jakieś spadki, jakby realizację zysków osób z IDO, na poczet tego, że potem możemy zrobić różnego typu odkupy, ponieważ pieniądze, które zaoszczędzimy marketingowo w tym okresie, nie przepalając tego na reklamowanie projektu, który nigdzie nie jest jeszcze wylistowany, i tak się będzie nam opłacał i wyjdzie suma summarum to samo. A jeżeli by to trwało dłużej, no bo oczywiście nikt się nie spodziewał, że Bitcoin się obroni przed tą sytuacją geopolityczną, no to wtedy byśmy jeszcze na tym więcej zarobili. No tak, no to wyszło i tak dobrze. Okej. Okay. Teraz może rozwinę wątek, który zacząłeś. Wspomniałeś o Ukrainie i prokryto podejściu tamtejszych władz. No ja tylko chciałem nakreślić też drugą stronę medalu, że władze Unii Europejskiej już patrzą mniej pro krypto. I to też jakby trochę w tym samym kontekście, mianowicie pretekstem, triggerem jest ten sam kontekst, czyli konflikt radziecko-ukraiński.
gdzie z jednej strony właśnie Ukraina jest beneficjentem pomocy w krypto, to że bezpośrednio każdy, kto się czuje i chce pomóc Ukrainie, to może wpłacić bezpośrednio im środki tu i teraz, bez pośrednictwa banków, Wizy, Mastercardów, PayPalów, bez prowizji, po prostu tylko FIPO sieci i środki lecą bezpośrednio do rządu. No, a z drugiej strony mam też tą narrację, która się pojawia i w Stanach Zjednoczonych, i w Unii Europejskiej, no to krypto, no takie w sumie to jest okej, ale dla tych oligarchów to może być narzędzie omijania sankcji, no bo nie jesteśmy w stanie teraz ich zablokować. No i więc mamy tę dyskusję w Stanach Zjednoczonych, gdzie też tamtejsze władze wzywały przedstawicieli branży krypto do dyskusji o tym i oferowały z góry narrację, krypto jest złe, bo można unikać sankcji. No i też mamy teraz projekty w Unii Europejskiej, które też dążą do tego, żeby nałożyć na krypto maksymalne regulacje w kontekście AML KYC, czyli w skrócie, jak chcemy mieć portfel krypto, to ten portfel powinien nas pytać o to, kim jesteśmy, jaką mamy tożsamość, dopiero potem pozwolić nam korzystać z sieci. Jak się zapatrujecie na ten kontekst? Może zaczniemy, Jacku, od ciebie. No to jest... Dla mnie to jest to, po prostu rozbija nam się przed oczami to, o czym mówiliśmy od kilku lat, tak? Czyli że jednym Bitcoin będzie w smak, innym nie będzie w smak, czasem to będzie się zmieniać, czasem to dlatego będzie dobrze, a dlatego będzie niedobrze. Tak czy inaczej, jakby nie, no, nie, nie, nie będzie można zdusić Bitcoina, tak? On będzie działał. Jak nie w jednym kraju, to w drugim, jak nie w tym, to w tym. Jak nie temu będzie na rękę, to tamtemu będzie na rękę. No i to się po prostu jakby przed naszymi oczami w tej chwili rozgrywa. Bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie, szczególnie z tymi regulacjami dotyczącymi UE, które no też nie ukrywajmy, dotyczą tych firm, które, z którymi ja współpracuję też. No, myślę, że nas wszystkich po części, bo o ile ten proof of work ban udało się gdzieś tam na razie przynajmniej dyskusję na ten temat odłożyć w czasie, o tyle te regulacje dotyczące portfeli, dotyczące tego, bo to tak naprawdę chodzi o to, że trzeba zweryfikować portfel, który jest, że dany adres należy do nas, tak? I z punktu widzenia prowadzenia, nie wiem, kantoru, czy prowadzenia giełdy, czy też prowadzenia na przykład dla Sosbaka, tak? To też może być duży problem, tak? Bo w którymś momencie jakby koszty związane z prowadzeniem tego biznesu mogą być niewspółmierne do tego, co można za to osiągnąć. Mm-hmm. Pod względem tego, żeby być zupełnie zgodnym z regulacjami na przykład. Nie? W związku z czym będą szukane, w związku z czym wiadomo, każdy będzie szukał furtek różnych. Tak? No właśnie, i tu mam takie pytanie. Możesz nie odpowiadać głośno, ewentualnie mrugnij oczami, czy jako jeden z scenariuszy bycie pod uwagę jakby wyjście oficjalne z Unii Europejskiej, działanie gdzieś tam z jakiejś dalekiej wyspy? No nie skomentuję tego. Okej. Jeszcze wracając do tych innych regulacji, wspomniałeś o tym, że ten ban na Proof of Work był przygłosowany negatywnie, bo odrzucono tę propozycję. Ta propozycja regulacji w tym kontekście, ona przeszła, to było głosowanie też jakieś wstępne, to jeszcze nie jest prawomocne z tego, co się orientuję. I tam też było parę głosów, to jakby było na granicy, więc też nie jest pewne, czy to wszystko wejdzie. Nawet jeżeli to zostanie gdzieś tam przegłosowane, tak już zupełnie na takich ja też jakby na całej tej procedurze się nie znam, natomiast z tego, co usłyszałem z tych naszych rozmów w firmie, wynikało, że nawet jeżeli to gdzieś tam w najbliższych miesiącach zostanie zaakceptowane przez większość, to i tak jeszcze jest ewentualnie jakaś tam kwestia roku na wprowadzanie poprawek, na zgłaszanie jakichś tam A właśnie, a to wystarczy, że to przegłosuje Unia, czy potem wszystkie kraje będą musiały jeszcze przegłosować u siebie, my to odpowiemy? Nie analizowaliśmy jeszcze na tyle głęboko tego, natomiast natomiast no jest to
No, według mnie jest to walka z wiatrakami, tak? W pewnym sensie. Niepokoi mnie to, że też, że w Stanach Zjednoczonych sporo osób patrzy na to, co się dzieje w Unii Europejskiej pod tym kątem, tak? Czyli pod kątem regulacyjnym. Wydaje mi się, że no jest to jakby. Jest to działanie nie w tą stronę po prostu, no ale też z drugiej strony jakby wszyscy się tego spodziewaliśmy, tak? Wszyscy się spodziewaliśmy tego, że będą się te regulacje zacieśniać i pytanie było tak naprawdę, w którą stronę, z jakiego kierunku i w jakim kierunku. No i zobaczymy, tak? To teraz zobaczymy, jaką perspektywę te regulacje ma Mike. Jeszcze odnosząc się do tego kwestii tych sankcji Ukrainy i tego, przecież te sankcje to jest jedna wielka fikcja i ściema. Oligarchowie dawno mieli opracowane metody obejścia tego wszystkiego przez różne uśpione spółki, podmioty zależne i tak dalej, i tak dalej. Czy wierzycie w to, że ktoś, kto ma miliardy dolarów, nie jest przygotowany na taki scenariusz, nie potrafi, no bo komuś jacht zajęli. Dla niego taki jacht to tak jak jak się mówi, splunąć, nie? Więc to jest fikcja. Dodatkowo duże rosyjskie banki ze względu właśnie na zależności energetyczne Europy nie zostały usunięte ze SWIFT-u, nie zostały objęte sankcjami, chyba Gazprom Bank, coś tam jeszcze, więc to szkoda w ogóle o tym gadać. Faktycznie kryptowaluty na Ukrainie udowodniły, że są jedynym słusznym pieniądzem, gdy nie działają banki, bankomaty i tak dalej, a na granicy zabrali ci złoto, to noś ze sobą albo w głowie przenoś kryptowaluty, hołoto. No tak to można podsumować. Jeśli chodzi o Unię Europejską, z tym banem na Proof of Work, tam trochę większa była, akurat jeśli chodzi o komisję, w której zostało to odrzucone, to nie było na równo. Tam była duża, no ja nie wiem, czy nie było 32-8, czy coś takiego, czy 25-8, coś takiego. Teraz jak była ta kolejna genialna, czyli kontrola i co ciekawe, oni chcą wszystkie transakcje, nie tylko te powyżej 1000 euro, oni chcą, żeby wszystkie transakcje były raportowane i tak dalej. Ja wiem, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, to też ja bym nie robił takiej strasznej paniki, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Holandii jest już taki przepis, że portfele trzeba weryfikować. No ja się dowiadywałem od moich widzów, jak wygląda weryfikacja portfela. Jeden zrobił zdjęcie MetaMaska komórką, drugi wypisał adres portfela na kartce, zrobił zdjęcie, wysłał. Trzeci zadeklarował, że to jego portfel. Więc tak, jeżeli to nawet przejdzie poprzeszło przez komisję i gdzieś tam przegłosuje to parlament, czy przegłosował, to teraz musi być jeszcze ta Rada Europejska i każdy kraj będzie to na swój sposób wprowadzał legislację. No i teraz pytanie, czy taka Estonia, całe szczęście dla Szwajcarów, dla Norwegów, oni nie są w Unii Europejskiej. Da się nie być w Unii Europejskiej wbrew obiegowej opinii. Więc generalnie dla mnie to jest kompletna fikcja. Jak można weryfikować portfele, kiedy ja sobie mogę za chwilę kolejny portfel. Ale wiesz, ale żyjemy w świecie od paru dobrych lat, kiedy na połowę strony wyskakuje ci powiadomienie o ciasteczkach. Każdy ma to gdzieś, ale to musiało się pojawić, bo rządzą z nami ludzie, którzy mają pojęcia technologii. Żyjemy w świecie, w którym kiedyś w instrukcji obsługi samochodu była regulacja luzów zaworowych, a teraz jest napisane, żeby nie pić kwasu akumulatorowego. No więc to ja to doskonale rozumiem, tak? Więc moim zdaniem jest to kompletna fikcja i ludzie sobie doskonale z tym poradzą. I osoby, musicie mieć świadomość jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli sobie wypłacicie Ethereum z giełdy, na której macie KYC, i połazicie sobie po tym blockchainie, tymi robicie swapy na Uniswap i gdzieś tam jeszcze, no wiadomo, Ethereum drogie, może zły przykład, i później wrócicie sobie na jedną i na inną giełdę, która ma KYC, to całą tą ścieżkę waszych coinów można sobie prześledzić, tak? I taki regulator czy taka, albo jeszcze, nie daj Boże, wrócicie na tę samą giełdę tymi coinami. Oczywiście są miksery, nie miksery i tak dalej. I trzeba mieć świadomość tego, że zostawiacie ślad, a oni, zakładając, że będzie z czasem jakaś centralna baza danych, to jest blockchain, to oni sobie kolejne puzzle wkładają. Ten to Jan Kowalski, ten to Patryk Kępiński, a ten to Mike Satoshi, a ten to Piotr Misiurek. Tu takie transakcje powiązane. Im więcej się potwierdzamy i weryfikujemy, tym więcej oni mają w tej bazie danych. I można tak sobie troszeczkę utopijnie pomyśleć, że blockchain jest idealnym narzędziem do tego, żeby mieć pełną kontrolę nad przepływami kto komu ile. Jeżeli masz wszystkie dane, to wszystko widać, tak? To wszystko widać, dlatego niektórzy twierdzą, że blockchain jest i kryptowaluty są testnetem dla CBDC.
że jak już ludzie się przyzwyczaili, a przecież ty nic złego nie robisz, no zweryfikuj portfel, no zobaczysz, że dużo osób będzie tak mówiło, no co mi przeszkadza weryfikacja portfela, przecież ja nic złego nie robię, tak? No przecież ja znaczy, nic złego. Myślę, że w krypto jest taka dość silna racja antysystemowa czy antypodatkowa i ta weryfikacja portfela jednak większość osób boli. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, jest absolutną racją paru lat, że jeżeli zrobiliśmy KYC, to potem cały nasz track record z blockchaina jest do powiązania z nami i pod tym względem nie ma co być naiwnym i choć założenia, że teraz gdzieś posprzedaję sobie moje bitcoiny w bitomatach czy peer-to-peer i oni się nie dowiedzą i nie zapłacą podatku, to jest dość naiwne myślenie, ale myślę, że największym strachem teraz jest to, że te portfele czy te giełdy, które powstają w Unii Europejskiej, to być może w wyniku tych regulacji one nie będą mogły dokonywać przelewów na inne portfele, które nie przeszły tej procedury KYC. I to już jest trochę bardziej piekące, bolące. Znaczy podejrzewam, że wszystkie portfele, które jeżeli na teraz nie są open source, to staną się open source po tych regulacjach, po to, że ludzie sobie mogli ściągnąć i zrobić niezależne dystrybucje tych portfeli, które nie będą miały jakby korzeni w Unii Europejskiej i będzie można z nich korzystać bez tych regulacji, o ile oczywiście. Ja jeszcze dopowiem, że tak próbowaliśmy sobie wyobrazić to, jak to ewentualnie taka weryfikacja, ale taka faktyczna weryfikacja, jak miałaby wyglądać. No jedyne, co nam przychodzi na myśl, to jest kwestia tego, żeby przesłać jakąś dokładną, drobną sumę kryptowalut z danego portfela, na przykład do tej, czy załóżmy, że my jako Bitcoin, tak, chcielibyśmy zweryfikować, czy jakiś portfel należy do niego, to podalibyśmy mu jakąś kwotę, na przykład Satoshi, tak, które on musiałby przesłać do nas, po to, żebyśmy my wiedzieli, że ten adres należy do niego i wtedy my moglibyśmy mu wypłacać ewentualnie na ten adres, tak? To jest jedyna ta. Natomiast to rodzi naprawdę tak wiele technologicznych różnych kwestii, tak? Że już nie mówiąc o opłatach, tak? To się zupełnie mija z celem. No i tak jak Mike mówi troszkę, tak? Że wszystko zależy od tego, jak, że tam prawo prawem, jeszcze kwestia tego, jak to zostanie wykonane. Jeszcze kończę ten wątek, to pamiętajmy o tym, że rzeczywiście blockchain jest publiczny, transparentny, wszystko widać, ale mamy też pewne technologie prywatności, między innymi zero knowledge, w oparciu o które chcemy skalować Ethereum na drugiej warstwie i powszechna adopcja tej technologii może sprawić, że ten blockchain będzie publiczny, ale nie będzie już aż tak transparentny i o tą prywatność się zatroszczy w przyszłości. A teraz przekażę głos Jackowi z pytaniem, co według Ciebie było trzema najważniejszymi wydarzeniami marca? Może Patryk jeszcze chciałby coś dodać? Też bym chciał coś dodać, ale szefa mi nie pozwala. Ja uważam, że to, co chce wprowadzić Unia, jest po prostu, tak jak ty powiedziałeś, kolejnym babolem, gdzie nie mają do końca pomysłu, jak to zrobić, jak to uregulować. I natomiast jeżeli to wprowadzą i aplikacje, wallety, nawet non-custodialowe, które już nie będą do końca non-custodial, a będą chciały się pojawić na Google Play czy App Store, będą musiały jednak tą funkcję posiadać, żeby były do pobierania przez użytkowników w Unii Europejskiej. To spowoduje, że na pewno stworzy się swoista duża baza danych, informacji, kto, gdzie, jakie kryptowaluty posiada. I co z takim fantem zrobić? No, po prostu trzeba rozważnie to robić, choć patrząc po początkujących użytkownikach kryptowalut, to dużo osób nie patrzy na to na samym początku swojej przygody, w jaki sposób się zabezpieczyć, w jaki sposób tworzyć te transakcje w miarę prywatnie. Dopiero już po fakcie myśli o tym, jak zrobić je prywatnie, gdzie już jest stosunkowo po ptakach. A wiadomo, że można, jest masa metod, które może nie będę tutaj wymieniał. Nie wypada mi też takie rzeczy mówić. Natomiast na pewno będzie to większe utrudnienie, ale dalej wymiany peer-to-peer, dalej wymiany w kantorach będą istniały. Do momentu, aż w kantorach nie powiedzą, nie możecie obsługiwać klientów, którzy nie mają zweryfikowanych portfeli, to będziemy je obsługiwać i będę zapraszał wszystkich.
A jak nie tu, to na Ukrainie. Okej. Okay. To wracamy teraz do Jacka i jego trzech najważniejszych trendów wydarzeń marca. Trzech najważniejszych. Aha, no, mnie tak, rozbawiła mnie propozycja Ripple'a wspólnie z Greenpeace. Mianowicie wygląda na to, że firma Ripple dogadała się z Greenpeace'em i ktoś tam napisał taki długi artykuł na temat tego, dlaczego Bitcoin powinien przejść na Proof of Stake. Że zakładają taką fundację, tam nie wiem, wpłacają chyba Ripple, tam wpłacił chyba 5 milionów po to, żeby napisać taki kod, dzięki któremu Bitcoin mógłby przejść na Proof of Stake. Oczywiście mają pełne prawo do tego, mogą uruchomić sobie forka i zrobić to, natomiast no nie wróżę im zbyt dużej... No właśnie, i pytanie jest takie, dlaczego oni to zrobili? Ja myślę, że po to, żeby w mainstreamie stać się jednym z eco-coinów i pokazać, no jak właśnie dbają. Tak, dokładnie. Dokładnie dlatego. Z drugiej strony ExxonMobil oświadczył też wszemi wobec, że ma taki pilotażowy program w Nevadzie bodajże kopania kryptowalut też z użyciem tego gazu, który normalnie jest spalany przy wydobyciu ropy. Także no... On chyba nawet nie jest spalany, tylko emitowany, a teraz jest spalany, więc jest mniejsza emisja, a przy okazji zarabiają pieniądze Bitcoin. Wiesz co, wcześniej był... On był na samym początku, jakoś jeszcze kilkadziesiąt lat temu on był emitowany bezpośrednio, bo to w sumie głównie chodzi o metan. Później się okazało, że jakby dużo mniejszy wpływ na środowisko ma, jeżeli się go spala. Okay. Natomiast to było wciąż spalanie bez odzyskiwania jakby tej energii do robienia czegokolwiek, tak? W związku z tym teraz to spalanie ono nadal następuje, natomiast jest to tak, z tego co wiem, to wynik tego spalania jest jeszcze lepszy niż przy zwykłym spalaniu i dodatkowo coś się z tym dzieje, tak? Czyli dodatkowo zabezpiecza sieć Bitcoina przed atakami, w związku z czym no nie idzie to na marne. To jest jedna rzecz, czy to jest druga rzecz? Trzecia rzecz to jest to, że w przyszłym tygodniu, nie w przyszłym tygodniu, jutro zaczyna się Bitcoin Miami, tak, czyli jedna z największych konferencji bitcoinowych na świecie. Także możemy się spodziewać kilku ciekawostek, podejrzewam, z tej strony. Właśnie, czego się spodziewasz, Jacku? Niczego się nie spodziewam. W sensie takim, że dla mnie na przykład, znaczy ja w ogóle nie przepadam za takimi wielkimi konferencjami. Dla mnie ta konferencja już się taka zrobiła mocno mocno komercyjna, tak? Czyli no ona jest fajna, tak? Jest tam naprawdę bardzo dużo ludzi, bardzo skupiona jest na Bitcoinie i tak dalej, ale dla mnie jest po prostu już za dużo szumu, za dużo celebryckości, za dużo błysku, za dużo flashów, za mało jakby... No bo to jest konferencja, tak? Dla mainstreamu. Chyba właśnie tam rok temu ogłoszono, że Salvador będzie Bitcoin jako legal tender. Teraz coś chyba, były jakieś tweety w kontekście strajka i Apple'a? Coś dobrze kojarzę? Tak. Nie wiem, nie słyszałem jeszcze. No w każdym razie zobaczymy. Natomiast jeżeli jesteśmy w bear market, to będzie sell the news, nie? Tak naprawdę event, także zobaczymy. Jest to też ciekawe. Jeśli jesteśmy. Cena Bitcoina zachowała. No tam była też kwestia w zeszłym miesiącu jednego z twórców Luny, bodajże, tak? Bo ja się tak nie orientuję. Daquan kupił dużo Bitcoina. Znaczy, no w sumie to fundacja Luny. Okej, no to kupili dużo Bitcoina. Natomiast jedna z najciekawszych rzeczy, która wpadła mi gdzieś tam w ucho, bo ja też staram się w miarę regularnie słuchać tych podcastów bitcoinowych różnych, był wywiad ze Steve'em Lee, który jest leadem w Spiral Crypto. To jest jedna z tych firm, która należy do Block, czyli tego konsorcjum, które jest prowadzone w pewnym sensie przez Jacka Dorsey'a. On się tam wypowiadał a propos tego. Po raz pierwszy słyszeliśmy trochę więcej szczegółów dotyczących tego hardware walleta, który oni planują. Mianowicie
Podobno, bo oczywiście tam to był chyba wywiad z Peterem McCormackiem, wydaje mi się, na What Bitcoin Did. Peter McCormack zapytał, czym on się będzie wyróżniał, tak? W jaki sposób? No, skoro jesteście taką firmą, która gdzieś tam zwraca uwagę na UX, UI, która ma być taka mocno pod użytkownika robiona, to czym ten wallet będzie się wyróżniał? I on tam się wypowiedział, podał kilka szczegółów. Oczywiście wszystko jest work in progress, także coś tam jeszcze może się zmienić, ale podobno ma być to multisigowy portfel, taki out of the box. To znaczy, że po raz pierwszy będziemy mieli tak, że w momencie, w którym będziemy uruchamiali hardware walleta, tak naprawdę od razu uruchamiamy go w multisigu, tak? Czyli to nie jest tak, że my tylko zapamiętujemy jeden klucz prywatny i to wszystko, tylko ten klucz prywatny tak naprawdę są trzy, bo ma być two out of three, tak? Czyli będą trzy klucze prywatne i dwa z tych kluczy prywatnych będą potrzebne do tego, żeby wykonać transakcję taką wydającą kryptowaluty, czy Bitcoina w tym wypadku. I to ma być na takiej zasadzie, że ma być jeden klucz prywatny ma być generowany w tym hardware wallecie, drugi ma być generowany w ich wallecie na mobilu, czyli na telefonie. To też ma być, jakby ma wyjść dokładnie w momencie, w którym wyjdzie ten hardware wallet, to ma być jakiś ich wallet mobilny. A trzeci ma być zachowywany przez samą firmę, nie? No i teraz ty, posiadając te dwa, czyli posiadając portfel sprzętowy i posiadając portfel mobilny, będziesz w stanie jakby dysponować tymi środkami. Gdyby coś się stało, gdybyś, nie wiem, zniszczył sobie portfel albo zgubił ten klucz prywatny z portfela mobilnego albo ten drugi, tak, to możesz zawsze się zgłosić do firmy, zweryfikować, że ty to ty i jakby posłużyć się tym ich kluczem prywatnym do tego, żeby te środki wypłacić bądź też przesłać na nowy portfel. I co ciekawe, on podał jeszcze coś takiego, że pracują nad tym, żeby w tym portfelu mobilnym można było to ustawić w ten sposób, żeby oprócz, portfel mobilny ma mieć też integrację z Lightningiem od razu, czyli teoretycznie będziesz mógł mieć takie konto oszczędnościowe, z którego możesz wydawać tylko za pomocą tego multisiga, tak, czyli tylko podpisaniem dwoma z trzech kluczy, ale też będziesz miał jakieś takie konto, którego będziesz mógł używać na co dzień z jakąś tam drobniejszą kwotą albo z jakimś limitem, tak, albo z czymś takim, czyli środki, które będziesz miał uwolnione w Lightningu i których będziesz mógł używać po prostu. Czyli jakby coś na kształt, tak, powiedzmy, konta bankowego spółki, gdzie potrzebujesz podpisu części z zarządu, ale oprócz tego będą karty, czy te portfele lightningowe, gdzie można wydawać środki łatwo na bieżąco. Tak, trochę tak, no trochę tak. Także ciekawa koncepcja, jestem bardzo ciekawy, jak im to wyjdzie w praktyce i czy będą w stanie tam wszystkie te technikalia jakby pousuwać, te problemy związane z technikaliami, tak żeby to było wciąż non-custodial, tak, i żeby wciąż, no i żeby to działało tak, jak mówią, że będzie działało. No, brzmi to ciekawie. Dziękuję ci, Jacku. Zanim oddam głos Majkowi, pociągnę wątek do kłona kupującego bitcoiny. Mianowicie kupuje to Luna Foundation Guard, czyli fundacja powołana po to, aby trzymać PEC USD. No i kupili już 37 tysięcy bitcoinów, całkiem sporo, i zakupy trwają i mają jeszcze, widzimy, prawie 1,5 miliarda na kolejne zakupy. Robię to po to właśnie, żeby ten Bitcoin był takim rezerwowym mechanizmem. Oni kupują cały czas. Okay. Tak, to jest ongoing proces, i jakby sporo osób twierdzi, że to, że mamy teraz wątpliwości, czy mamy bear market, czy może mamy po te hossy, wynikają właśnie z tej aktywności Luny. Oni kupują dziennie za około 120 milionów dolarów i to chyba wychodzi trzy razy tyle, ile jest produkowanych nowych bitcoinów, więc na ten temat tradycyjnie teraz się rodzi jutro o 11:30, a teraz oddajemy głos Majkowi. Mają rozmach. No, mają rozmach. No, słuchajcie, z takich newsów, które pojawiły się dosłownie na dniach, to chyba było wczoraj albo przedwczoraj, Elon Musk kupił sobie prawie 10% udziałów w Twitterze i generalnie świat krypto mówi, że być może będzie przejęcie
Twittera przez Elona, większościowego udziału, i zrobienie porządku z cenzurą na Twitterze, bo Elon ma takie dosyć podejście wolnościowe, w sensie, że nie ma czegoś tego cenzury. Oczywiście pewne środowisko, tak to nazwijmy, już się odpaliło, że przecież Twitter nic złego nie robi, że oni tylko chronią i tak dalej, mniejsza z tym. Także to jest gruby news. Patryk wspomniał też faktycznie o tych chipach od Intela. Intel zapowiedziane są ASIC-i intelowskie. Tak de facto już część kopalni dużych stwierdziła, że już kupujemy, ale Intel coś tam powiedział, że mają być tam 1000 razy szybsze, tylko porównał to do zwykłych kart graficznych. Ja mówię, no już dawno się dosyć nie kopię na GPU Bitcoina, więc wiemy, że nic nie wiemy. Podali parametry, wczoraj mieli notkę prasową i podali nowe parametry, ja to mogę ci podać teraz nawet. Aha. A ja nie jestem jakimś mega specjalistą, więc to wy się wypowiecie, ale już wam mówię, jest. Każdy układ dostarczać będzie do 580 giga haszy na sekundę. 580 giga hasz, a każdy układ. Tak. No, tylko pytanie, ile tych układów będzie w koparce, czy żeby jakiś prototyp zaprezentowali, coś takiego, nie? Ewentualnie wydajność, no, terahaszy z joula, nie? No to też... No to 26 joule na terahasz. No to nie jest jakiś super rewelacyjny wynik. No, to coś, wydaje mi się, że to będzie w podobnej półce jak ten. Jak bitmainy, jak kanany, także wydaje mi się, że to nie jest. Ja bym tu jeszcze poczekał. A, dobra, bo jeszcze, żeby było, system ten wydobywczy, tak tłumacząc, to składa się z 256 chipów Intel Blockchain Scale ASIC, miałby wytwarzać około 148 terahash na sekundę, zużywając 3800 watów energii. No to jest dobry wynik, bo... No. 3 kW, a chyba te koparki, które mają sto kilkadziesiąt, to ponad 140. Teraz 140 ma bitmina koparka. Ale chyba ma ponad 5 kW, tak mi się wydaje, że... 21,5 joula na terahash, natomiast ASIC ma 20, znaczy a ten intelowski ma 26 joule na terahash. No nie jest to może jakoś za specjalnie, ale na pewno to zachęci wszystkich, nie? Tych, którzy mają problemy z dostawą od Bitmina. No na pewno, szczególnie, że no to jest jednak Intel, tak? To jest jednak Intel, no co tu dużo mówić, firma z renomą na rynku i z tradycjami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już nie przerywam. Ja jeszcze poczekam na jakieś testy faktyczne, bo kurczę. No. Zostawiając ten temat, no myślę, że oczywiście tematem numer jeden była Ukraina i zastosowanie kryptowalut i w ogóle to, że kryptowaluty ratują Ukrainę, że środowisko kryptowalut po raz kolejny pokazało, że chce pomagać, to nie są tylko wredni kapitaliści, którzy by chcieli tylko, żeby wszyscy na świecie z głodu poumierali, tylko jednak pokazują, że jest use case i jest to zarąbisty use case kryptowalut. I faktycznie to jest takie moim zdaniem super sprawa. No co zrobi Unia Europejska, to już jest osobny temat. No i ta konferencja, tu zaczęliśmy o tym mówić. Jack Mallers, który dosyć wymownego tweeta wrzucił, gdzie był w czapeczce Apple i przed bankiem chyba Chase i oczywiście środkowy palec pokazał. Pytanie, czy to jest... O, coś mi wcięło. Nie, chyba jest okej. Okay. Nie, to wyście zamarli w taki pozycji. Tak jest, czekując, co powiesz. Tak, tak. I generalnie zapowiedź, że być może Apple ze strajkiem wspólnie będzie działać. No jest takie plotki, mówią, że na tej właśnie konferencji się to okaże, ale jaka będzie prawda, czy faktycznie się okaże, czy Apple wejdzie? No CEO Apple'a, Tim Ross, pozytywnie wypowiadał się na temat Bitcoina i kryptowalut. I generalnie mówił, że posiada kryptowaluty, chociaż firma jeszcze osobiście nic. No, zobaczymy. To jest moim zdaniem może być ciekawe. Albo tak jak Jacek mówił, sell the news, albo może kolejny jakiś tam trigger, nie? To jest też ciekawe, bo w komentarzach na czacie Żywiec napisał, że w
Wczoraj w Lizbonie ludzie z Apple mówili o integracji iPhone'a i MetaMask'a. Spekuluje się również o integracji Bitcoin, Lightning Network. Jacek, czy możesz się wypowiedzieć w tej kwestii? W sumie nie wiem, co dzieje to z Lizbonie. Jakaś konferencja jest krypto, czy konferencja NFT. Apple'a? NFT. Okej. No to przepraszam, właśnie. Bo się troszkę zawiesiłem. Na co mam się wypowiedzieć? Na temat ewentualnych plotek na integracji iPhone'a z MetaMask'iem czy Lightning Network. Nic na ten temat nie wiem, nic się nie wypowiem na ten temat. Okay. No, jeżeli Apple jest mądry, to zacznie integrację. Jeżeli nie jest mądry, to będzie się tam długo bronił. No. Zobaczymy. Opera tam jakieś nowe integracje porobiła też, ale... No Opera to... Dawno w sumie tak, robi integrację dawna, ale problem jest taki, że nikt jej nie używa, więc nie bardzo to wpływa na ludzkie życie. A jeszcze można dodać jedną rzecz, że wczoraj UK wypuściło, że chcą być pro krypto, chcą być hubem na całą tutaj w ogóle Europę i świat, jeśli chodzi o krypto, i nawet ten Royal Mint ma NFT-ki wypuszczać, tylko z tego co wiem, to jest ta, leciało mi słowo z głowy, mennica, tak? Tak. Królewska, oficjalna, tak? Tylko oni będą, nie wiem, NFT-ki fizyczne wybijać, czy... No bo nie do końca rozumiem, na jakiej zasadzie mają się odbywać te NFT-ki. Może NFT-ki w srebrze będą wybijać na przykład, nie? Ale w każdym razie, no wczoraj po raz kolejny, że UK, który już nie jest na całe szczęście pod skrzydłami Brukseli, chce skorzystać na tym, tak? Że pro krypto. No to pro krypto jest takie pro, że jak oglądam różne społeczności, dokazuje się, że jak jesteś w UK, to nie możesz korzystać z wielu platform, czy nawet niektórych DeFi'ów. Tak to na razie wygląda. Co ja mówię tu od siebie odnośnie tego miesiąca? Myślę, że to chyba działo się w tym miesiącu. Tak, bo zaraz to chciałbym być trochę o tradycyjnej wojnie o yieldy, Care Force na Ethereum i nie tylko. Mieliśmy też mieć wojnę na Fantomie, Solidly Exchange wystartowało z nowym modelem tokenu, wystartowało, ale z bugami, potem była krytyka do Andre Kronie, no i Andre Kronie po raz trzeci chyba już, bądź czwarty, stwierdził, że rezygnuje z DeFi i wypisuje się z tej imprezy, no i tym razem chyba na dobre. No i coś, czym się ekscytowali przez ostatnie miesiące skończyło się w ciągu właściwie paru dni, bo tam ta płynność natychmiast poszła szukać szczęścia w innych miejscach. Jednym z takich miejsc moim zdaniem jest po pierwsze ekosystem Terry i Astroport, który odpalił w końcu swój staking parę dni temu. No i tam ta płynność jest całkiem duża, a wolumen jest jeszcze większy w porównaniu do płynności. I mówi się, że tam też będą wojny o ten token Astro, żeby mieć w przyszłości większe zyski z dotoczenia płynności, ale o tym pozwolę sobie jutro w teraz się rodzie. I myślę, że też pojawiła się narracja w tym miesiącu, w marcu, na temat czegoś szeroko nazywanego jako Layer Zero, mianowicie technologii, które pozwolą nam połączyć różne blockchainy w sposób jak najbardziej zdecentralizowany. Będziemy mogli tam przysyłać sobie tokeny, a w przyszłości być może też odpalać smart kontrakty z innych sieci. To jest technologicznie bardzo skomplikowane, nie wiadomo czy wykonalne, ale pojawiły się jakby projekty, czy nawet gotowe wdrożenia, które idą w tą stronę. I tu też warto wspomnieć o tym, że Anchor z Terry odpalił się na Avalanche'u. To jest dobrze zasłonę powiedzieć na Avalanche. No naprawdę na Avalanche jest tylko nakładka, która pod spodem przez most Wormhole i tak korzysta z smart kontraktów na Terze, więc de facto tam coś takiego się dzieje, że my niby używamy MetaMask'a na Avalanche'u, który za pośrednictwem mostu Wormhole odpala smart kontrakty na Terze, więc to jest ciekawe. Oprócz tego dużym eventem było odpalenie Stargate'a, czyli właśnie mostu między wieloma sieciami, głównie do przesyłu stablecoinów. Na razie mam to chyba 7 sieci IVM-owskich, jak nie pamięć nie myli. Mają dość kolejne i to nie tylko IVM-owskie, ale też właśnie Terra, Solana w najbliższych tygodniach. I myślę, że ta narracja będzie się obracała, bo
zwłaszcza w małych sieciach, widać problemy z tymi mostami, że ciężko jest przenieść jakiś większy kapitał. A jak już przeniesiesz, a potem okaże się, że spadł yieldy, to ciężko jest go wyjąć. Więc na pewno te rozwiązania będą pod tym kątem na tu i teraz potrzebne. A w perspektywie długoterminowej, to właśnie, żeby taki Kowalski, Smith czy Miller nie musiał właśnie rozkminiać, na którym chainie jest 12, na którym 13 yieldu na dolarze, tylko żeby sobie to klikał w jednym miejscu i tam pod spodem smart kontrakty sam ustalały, w której sieci, na którym protokole aktualnie jest najlepszy yield, ewentualnie przenosiły to w przyszłości, jak to się zmieni. No i to jest taka rzecz, że to brzmi pięknie. Wszyscy byśmy chcieli, aby to okazało się realnością w najbliższych latach, ale czy jest w ogóle wykonalne, żeby było trustless, to zobaczymy. Okej, teraz przejdźmy do przyszłości. Czego pan no, jestem ciekawy jeszcze tylko, jeśli mogę wejść w słowo, czym ten Layer Zero różni się od tych projektów, które już kiedyś słyszeliśmy, że mają być takimi blockchainami dla wszystkich blockchainów, czyli na przykład Polkadot albo Cosmos, albo... Wiesz co, one jakby różnią się tym, że osadzają się na... Jakby nastawiają się na interoperacyjność pomiędzy różnymi sieciami na samym początku. Jakby i Polkadot, i Kosmos są interoperacyjne z kim? Z innymi sieciami, z Polkadot i bądź Kosmosu. Więc... Znaczy ja pamiętam, że to był taki jakby marketingowy push dla Polkadot i dla Kosmosa, że właśnie to ma być taki... No tak, marketingowy push, oczywiście tak, jak najbardziej, tutaj się zgadzam. Okay. Ja się zakochałem w tych ideach w 2017 roku, pamiętam, jak się sierałem ICO Kosmosu, to tak, super. Tylko, że minęło ile czasu? 5 lat. No i te mosty z Ethereum dla Kosmosu istnieją, ale chyba nie są trustless. No teraz... ja w każdym razie ja się po prostu obawiam, że to jest to samo, tylko opakowane w inną nazwę. No. Też tak może być, że tak jak powiedziałem, że ta wiedza jest bardzo piękna, ale czy się okaże w ogóle realna, to zobaczymy w najbliższych miesiącach i latach. Przechodząc do najbliższych miesięcy, dokładnie do najbliższego miesiąca, pytanie do Patryka. Czego spodziewasz się po kwietniu? Jakichś ciekawych wydarzeń, trendów oczekujesz? Wydarzeń, wydaje mi się, że trochę nowych rzeczy się na pewno pojawi w świetle konfliktu i w świetle Bitcoina. Obawiam się, że trochę ten Bitcoin będzie fudowany ze względu na to, że tak jak powiedziałeś na samym początku, Unia Europejska sobie wymyśli, że oligarchowie wykorzystują stablecoiny i między innymi Bitcoina do tego, żeby omijać te wszystkie sankcje i wtedy powiedzą, że trzeba przyspieszyć, wprowadzić, nie wiem, nowe AML, jeszcze bardziej uściśnione. Natomiast co jest ciekawe, to już Generalna Inspekcja Informacji Finansowej wysyła do instytucji obowiązanych noty właśnie z informacją, z prośbą o jakby bardziej szczegółową weryfikację obywateli z Ukrainy i przypominanie o tym, z kim powinniśmy, a kogo nie powinniśmy obsługiwać, jakich podmiotów. To jest jakby normalne, że będąc podmiotem musisz to wiedzieć, więc przypominanie o tym jest, uważam, że taką trochę profilaktyką, ale nie wiem, czy potrzebną. Natomiast wydaje mi się, że w tym kierunku coś może pójść, jakieś kilka foodów może w tym kierunku pójść. A jeżeli nie pójdzie, to będziemy bardziej czekać na jakiś kolejny rajd. Patrzcie na to. Coraz więcej pojawia się treści na portalach mówiących o tym, że analizy on-chain mówią o tak dużym wypływie środków, jak to było w marcu 2020. Takie wypływy generują, tworzą nam swoisty bottom, od którego cena powinna odbić. I coraz więcej osób nieznających się na Bitcoinie zaczyna zadawać pytania, przychodzi do kantorów i kupować tego Bitcoina. Czy mamy powtórkę z rozgrywki? Czas pokaże. Ale wydaje mi się, że jeżeli nie będzie żadnego foodu, to będziemy mieć dosyć ciekawy ten kwiecień. Czyli wydaje ci się, Patryk, że bardziej hossa niż bessa? No bardziej wzrosty niż spadki. Okay. Ale ja... Czyli boisz się dużych słów w tym kontekście na teraz. Znaczy, no nie chcę używać słowa bessa, bo wcale nie uważam do końca, że jesteśmy w bessie. Natomiast...
To, czy jesteśmy w beście, czy nie, dowiemy się dosłownie za rok, bo zobaczymy wtedy, jak Historia wyglądał. nas oceni, tak. Zgadza się. Okej, okay. Mike, na co ty patrzysz, czekasz, ewentualnie boisz się w kwietniu? To się tam nie boję niczego. Patrzę, co ci komuniści z Unii Europejskiej zrobią w swoim geniuszu wrodzonym. I generalnie zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Jeżeli ja tak naprawdę uważam, że tu i tak prym wiodą Stany Zjednoczone i żeby faktycznie był jakiś skuteczny atak na krypto, to musiałoby być to połączenie, bo jeżeli Stany będą robić swoje, a wszystko wskazuje na to, że tam jednak nie dopuszczą, a jeszcze dodatkowo, jak potwierdzi się to, co niektórzy przypuszczają, że w kolejnych wyborach Republikanie biorą wszystko, no to generalnie może się tam trochę zrobi porządku. Ja myślę, co jest super ważne, teraz nie tylko w kontekście wyborów amerykańskich, czy republikańskich, czy demokraci, to z każdymi kolejnymi wyborami w parlamentach, w rządach jest coraz więcej ludzi, którzy mają krypto, i w interesie jest ich, żeby to się dalej, rozwijało. Mogę, nie wiem, czy tak przerwę, nie wiem, a propos Stanów, to tylko tak dopowiem. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś interesował się lokalizacją bitomatów w Stanach. Na przykład, nie wiem, takim Los Angeles. Tak No. jakbyście sobie zobaczyli, to oni w promieniu 10 km mają więcej bitomatów niż my wszystkich w Polsce. Ameryka, panie. Tak, ale tego nie było kiedyś aż w tak dużym stopniu. Stany tym bardziej, przecież teraz, nie wiem, czy to SEC, czy nie, chyba jakaś inna instytucja, ale podobna do nadzoru właśnie takiego finansowego, wprowadziła regulację, aby bitomaty, znaczy Bitcoin ATM-y, były rejestrowane w specjalnym rejestrze właśnie tych bitomatów, żeby zapobiegać praniu pieniędzy, nie? To nie Stany, I to jest inny kraj, wiesz, to chyba nie, nie w był Stanach, w Stanach. tak? W Stanach, no tak, na pewno w Stanach. Do tej pory nie wiem, jeżeli ktoś jest z Stanów i cię ogląda, to też bym chciał się dowiedzieć, jakie są limity wypłat, bo nie mogłem tego nigdzie specjalnie znaleźć. Ale z tych bitomatów, które ja spotkałem, to wszędzie to KYC było od zera. I ludzie to dalej korzystają z tego. Ale chciałem tylko powiedzieć, że tam naprawdę ta bitcoinowa rewolucja i świadomość tego bitcoina robi się coraz większa. Z roku na rok jest przeogromna. Co będziemy I komentować? trzeba Stany jeszcze mieć Zjednoczone? wiadomość, taką kontekst, że system finansowy w Stanach to jest silne wiecze. Oni tam korzystają kudę szczeków, nie? To jest w ogóle jest. Stany Zjednoczone, słuchajcie, 32 649 bitomatów. Kanada, drugi kraj na świecie, 2441, Hiszpania 225, Polska 181, więc Amerykanie mają więcej bitomatów niż reszta świata razem wzięta i pomnożona pewnie przez 10, więc no może przez 10 to nie, przez To 200. podobnie jak z lotniskowcami. Tak. Na lotniskowcach może też są bitomaty. Także. Okej, Może Mike, czy nawet coś lepsze. jeszcze ciekawego jest w Twoim kręgu zainteresowań w kwietniu? Jeśli chodzi o świat krypto i kręg zainteresowań, no to na pewno będę obserwował tą konferencję Bitcoin Miami. No w tym roku ja się tam nie wybrałem, ale już powiedziałem, że w przyszłym roku to już nie ma zmiłuj się. I generalnie zobaczymy, co tam. Czy będzie kontynuowana tradycja i tak jak Salwador pojawił się na poprzedniej konferencji, czy tym razem też będzie jakiś duży news, czy tylko kapiszon wystrzeli, jak to mawiał klasyk. No zobaczymy, zobaczymy. Także właściwie kwiecień zapowiada się całkiem nieźle. Niech Dokun kupi za 10 miliardów dolarów Bitcoina i będzie dobrze. No, jeszcze nie widzimy tyle pieniędzy sami Możesz, sobie. Piotrek, złapać Krzyśka Pertka. On jest w Miami. Więc Okej. może ci dać relację jakąś. Dobra, to teraz z Miami idziemy do Jacka. Jacku, na co ty czekasz w kwietniu? No ja też czekam na relacje z Miami. Ale no, tak się mówi, ale jakby faktycznie w okolicach samej tej konferencji pojawia się też bardzo dużo. No to jest takie miejsce, w którym spotyka się większość tych ludzi tam zaangażowanych. I też w związku z tym najczęściej chcą coś ogłosić, najczęściej mają coś do ogłoszenia, najczęściej mają coś do powiedzenia nowego. Najczęściej jest przy okazji nagrywane bardzo dużo podcastów. W związku z tym, że wszyscy są tam na miejscu, to wszyscy się po kolei tam robią Krosują. między sobą wywiady, tak. I ktoś kogoś strzyże tam chyba. Już coś przestał.
Cholera, to ja. Dobra. I no, także będę czekał, no jestem ciekawy, po prostu jestem ciekawy, co tam wyjdzie z tego, aczkolwiek no, ja też się zastanawiam, też bym chciał kiedyś polecieć zraz, chociaż być może też w przyszłym roku, natomiast jakoś tak dużo bardziej ciągnie mnie na tą europejską tutaj, albo na Lightning Days w Berlinie, albo jest też taka konferencja organizowana przez HODL, zdaje się, która nazywa się Baltic Honey Badger Conference i ona jest w Rydze najczęściej, także natomiast teraz przez kwestię pandemii tam chyba nie było i już są pogłoski, że ma wrócić w tym roku, także zobaczymy. Tomek jest tam, Tomek Sadzbaka jest też w Miami, także zobaczymy, co tam ciekawego chłopaki przywiozą. Okej, okay, to na koniec jeszcze... Okej, okay, proszę Jacku. Nie, no poza tym po prostu robię swoje, tak? Czyli dalej tam sobie ciułam. Okej. Okay. Tak, jest mam dwa tematy, które się pojawiały na czasie podczas dzisiejszej naszej dyskusji. Pierwszy, Wavesy i USDN, który no, urwał trochę. Teraz może dostępnię ekran. A drugi to, że masz trochę przesterowany mikrofon. O, to dziękuję za feedback. Zadbam o to za chwilę. Czekajcie, gdzie ja mam? Tutaj. O, to jest ten ekran. Tu mamy samego Wavesa, który też miał bardzo fajny miesiąc. Bardzo sobie ładnie rósł. No i tutaj sobie zaczął ostatnio spadać dość gwałtownie. A jeszcze gwałtowniej spadł sobie stablecoin neutralny USD, czyli USDN, który ten pektak trzymał. No i tutaj niestety puścił. Możemy sobie przejść na jeden tydzień. Widzimy, że to zdarzyło się w ostatnich dniach, tak powoli, potem znacząco coraz bardziej. USDN to jest algorytmiczny stablecoin, który możemy tworzyć z Wavesów właśnie. I teraz to jest super ciekawe, ponieważ spora część polskiej społeczności korzysta może nie tylko z tego stablecoina, ale z lokat na Wiresie, gdzie mamy super odsetki, ponad 100% na stablecoinach i to wynika z tego, że wszystko, co jest na lokatach, jest spożyczone. I jest pożyczone dlatego, ponieważ zespół Wavesów domniemanie się lewarował, zostawiał sobie USDN, pożyczał pozostałe stablecoiny, żeby chyba kupić więcej Wavesów, wydrukować więcej USDN-ów. No i teraz jest sytuacja tego typu, że jak komuś się nie podoba ta lokata 100% i chciałby z niej wyjść, to nie może, bo po prostu nie ma płynności, więc mamy dość patową sytuację na chwilę obecną. Zobaczymy, co zespół Wavesów będzie robił w tym kontekście. Czy ktoś z Was ma jakieś, nie wiem, może insighty, przemyślenia w tym temacie? Podobno Alameda Research stoi za tym. Ktoś tam pisał, że to tam shortują. No. Że to oni właśnie rozpędzali to. Tak. Więc zobaczymy, co się wydarzy. Teraz ja mam trochę pozycji na Wiresie. Samym zdejmie takich tam parę tysięcy, nie jest to dużo, a trochę więcej mam w pozostałych stablecoinach, które tam są. No na chwilę są, nie można tego wyjąć. I teraz, w ogóle nie można? No tak, bo cała płynność jest pożyczona, więc nie ma skąd tego wyjąć. I teraz, co jest plusem, to jest to, że w Wiresie USDN kosztuje zawsze do $1. Jest na sztywno zahardkodowane to. W związku z tym nie grożą nam lawinowe szybkie likwidacje tych zestawów, bo to by mogło się nie spełnić, ponieważ to są likwidacje na sieci Waves, gdzie nie ma tych Tetherów czy USDC więcej niż są na Wiresie, więc mogłoby to nie zadziałać, ale mamy tam mam sztywny pek 1:1, więc te likwidacje mogą się pojawić dopiero po dłuższym czasie. Jeżeli te koszty pożyczki w USDC i Tetherze dalej będą super wysokie, no to ta pozycja po stronie kosztowej będzie rosła, a zestaw będzie rósł wolniej bądź spadał i wtedy nagrożą likwidację. Ja na razie obserwuję, co się dzieje. Ewentualny scenariusz wyjścia ze stratą jest taki, że wykorzystujemy nasze stablecoiny jako zestaw i pożyczamy albo Bitcoina, albo Ether na Wiresie i z nim wychodzimy sobie gdziekolwiek, a to jest strata chyba dla Etheru 1/3 wartości, dla Bitcoina połowy, więc ostrożnie z tą decyzją.
2018 i 2019 roku, jak coś dawało 10% w skali roku, to było podejrzane. Jak coś dawało 20%, to było nazywane skamem i piramidą. W 2022 tak roku, było. Jak coś daje 100%, to jest legitnym projektem. No ale nie, ale akurat to 100% jest legitne, no bo wynika z tego, że takie odsetki płaci druga strona, więc to jest jak najbardziej. Nie, no i zastanawiam się, kto pożycza kasę na, przecież tam ktoś jeszcze musi po drodze zarobić, no na 100% w skali roku, tak? No takie to trochę... No wiesz, to jest tak, że to jest sytuacja dynamiczna i po prostu jak... Masz 50, raz masz 100. Masz zmienną stopę, nie? Tak samo jak teraz dowiadują się nasi posiadacze kredytów hipotecznych. Masz zmienną stopę, ta zmienność stopy w DeFi jest dużo, dużo większa niż w tradycyjnym systemie finansowym. A kolejny temat, ostatnie 4 minuty, to jest przejście Ethereum na Proof of Stake. Mówi się, że w ciągu najbliższych miesięcy to się może wydarzyć i są pytania na czacie, czy to jest dobra wiadomość, czy wzrosty będą przed tą informacją, czy może po, znaczy przed informacją, przed mergem, a może po. Jaka jest wasza perspektywa na merge Ethereum, czyli przejście na Proof of Stake? Może Patryk, masz dwa zdania na ten temat. Znaczy... Może tak. Dla wielu tych, którzy obecnie nie są zbyt zadowoleni z obecnego protokołu zaufania, będą mogli czerpać dodatkowe korzyści już korzystając z Proof of Stake'a. Wydaje mi się, że przyciągnie to wiele tych krytyków Proof of Work'u i to może spowodować taką jakby lawinę prostoty zarabiania na stake'owaniu Ethereum i do udostępnianiu tak naprawdę na tej jakby rozposzerzaniu sieci. Więc jak dla mnie bardzo pozytywna informacja i na pewno dla wszystkich posiadaczy Ethereum. Ci, którzy się będą go pozbywać, mogą żałować. Mike, czy masz jakieś przemyślenia na temat przejścia Ethereum na Proof of Stake i konsekwencji dla ceny? Powiem w ten sposób. To pytanie, ja zawsze mówię, czy te Ethereum będzie trochę, bo samo przejście na Proof of Stake nie zmienia nic. To jest tylko algorytm konsensusu, który będzie po prostu inny, to nie poprawia skalowalności. I teraz pytanie, czy tam jest zablokowane w tym kontrakcie Ethereum 2.0 jest mnóstwo pieniędzy. To są chyba miliony Ethereum, tak, miliardy dolarów. Zaraz sobie popatrzymy. Tak, i generalnie pytanie, co się wydarzy w momencie, bo teraz one są zablokowane, no nie mówię o tym, że ktoś na giełdzie trzyma i się wrzuca do puli, to może się wycofać, no, ale powiedzmy te osoby, które pozakładały sobie i mają, co się stanie, jeżeli duża ilość Ethereum zostanie uwolniona? Ale to jeśli powiem, to się nie stanie w ogóle wcale, ponieważ przejście na Proof of Stake na początku nie pozwoli dalej na wypłatę, dopiero kolejnym etapie będzie to możliwe. Ale jest tak, 11 milionów eterów jest w stakingu i teraz tak, moim zdaniem ludzie nie będą wypłacali eteru ze stakingu, nawet jak to będzie możliwe, ponieważ przejście na Proof of Stake ma trzy duże konsekwencje. Pierwszy, w kontekście skalowalności, to Proof of Stake jest natychmiastowa finalność. Nie mamy forków, wiem, że jak ten blok został zwalidowany, to taki będzie na zawsze, więc możemy robić sharding i też łatwiej będzie integrować się z L2. Druga rzecz, nie mamy do utrzymania dwóch łańcuchów, tylko jeden i znacząco spadnie emisja nowych eterów. A po trzecie, zyski ze stakingu eteru będą większe. Teraz mamy tam niecałe 5%, szacuje się, że to będzie kilkanaście procent w skali roku. Wynika to z tego, że ta emisja będzie ogólna mniejsza, ale i tak będzie dla Proof of Stake będzie większa niż jest teraz. A oprócz tego częścią zysków będą opłaty transakcyjne, bo będą transakcje się działy na tym Proof of Stake. A właśnie pytanie, a oni dalej będą chcieli trzymać tą aktualizację, w której palą tą część etera z transakcji? Tak. Może się okazać, że jeżeli będzie mniej wydobywanych eterów niż obecnie, to może dojść do nawet takiej sytuacji, że będziemy mieć deflacyjnego coina. Tak jest. Taka jest w końcu. Taka idea jest długo odewinowana. No i to byłoby super. Ma być deflacyjny coin, a po drugie te kilkanaście posłów na eterze. Zdecydują, że jednak ma być inflacyjny z powrotem. Chyba, że tak. A to się raczej nie wydarzy. I właśnie ma być deflacyjny eter w dłuższej perspektywie.
A ten yield, kilkanaście procent ze stakingu ma przyciągnąć korporacje, które będą chciały wykorzystać Ether jako internetowe obligacje do odcinania kuponów, więc moim zdaniem przyszłość Ethereum jest wyśmienita, tylko nie wiadomo, kiedy się wydarzy oczywiście. Teraz są jeszcze szanse, że będziemy mieli ten merch chyba w czerwcu, ale żeby to się wydarzyło, to potrzebujemy chyba zrobić publiczne testnety w kwietniu, a jeżeli to się nie da tego zrobić, to trzeba będzie zrobić kolejny hardfork, który prostuje tą bombę o kolejne 3 miesiące, więc poczekamy sobie dłużej, a jak będzie w praktyce, to zobaczymy. Czy ktoś chciałby jeszcze skomentować jakoś Ethereum i przejść na Proof of Stake? Słusznie, tu masz komentarz jeden na top czacie. Osoby, które wrzucały tam Ethereum, mają w cholerę ETH jeszcze w portfelu. Na pewno, bo nikt by nie ryzykował swoimi wszystkimi środkami, wrzucając obecnie na staking, mrożąc sobie ETH. Więc to ten mit, że będą blokowywać i sprzedawać, wcale tak nie musi być. Chyba, że ktoś miał czyjeś ETH i to czyjeś tam zastykowało na przykład. No tak, chyba tak, bo to giełdy chyba jeszcze robiły taką opcję, no nie? Że tak można było robić. Ale no to też, no nie wiem, czy ktoś by ryzykował wszystkimi swoimi Ethereum przy takim eksperymencie. Ale jeszcze przypomnijmy, że przejść na Proof of Stake nie oznacza, że te środki będą do wypłaty, to jest to tam za parę miesięcy później dopiero ma być to odblokowane, więc spokojnie. Najpierw będzie pump, a dopiero tak potem jest. Dump. Tradycyjnie. W każdym razie wszystko po kolei. Ja jeszcze dodam swoje 3 grosze. Oczywiście czekam z niecierpliwością. Od tam, nie wiem, 2017. W każdym razie jakby cokolwiek by się nie stało, tak? No ja oczywiście mogę mówić z perspektywy takiej zewnętrznej troszkę, bo ani nie mam tam zastejkowane nic, ani już w tej chwili nie mam ETH, więc nie. No, cokolwiek by się nie stało, tak, to koniec końców wszyscy będziemy wiedzieli więcej na temat tego, jak działają projekty, tak, jak działają protokoły i tak dalej, tak, czyli czegoś się nauczymy. Dla mnie zaskakujące było jeszcze przy okazji, gdzieś tam mi się rzucił taki wątek Petera Shilgaya. W każdym razie jest team leadem w Ethereum podobno, zajmuje się getem chyba, o ile dobrze pamiętam. Był jego wątek na temat tego, że Ethereum stało się troszkę zbyt skomplikowane i że być może to nie jest dobra rzecz. I tam został mocno skomentowany, tak? Niezbyt pozytywnie a propos tego, że no gdzieś tam jakby staje nie po tej stronie, po której powinien. No zobaczymy, tak? Zobaczymy. Ja jestem ciekawy, mam, tak jak mówię, mam cokolwiek by się nie stało, będziemy wiedzieć więcej. Jeżeli się uda, no to gratulacje, tak? Jeżeli się nie uda, no to trzeba będzie pewnie się uczyć na błędach wtedy. Oczywiście. Albo robić to od nowa, albo robić to inaczej. I tą mądrością zakończymy dzisiejszą dyskusję. Dziękuję wam panowie serdecznie i do zobaczyska za miesiąc. Dziękuję bardzo. Hej.